witam. Znowu jestem na Słowacji, słynną drogą numer 18. A co to jest droga numer 18? To jest droga alternatywna do autostrady D1, która się ciągnie od Popradu do Żyliny. W Polsce jak wybudowali autostradę Kulczyka, Kulczyk sobie w umowie zaznaczył, że jak wybuduje autostradę, to nie może powstać droga alternatywna. W Polsce nie może zostać droga alternatywna zbudowana. Na Słowacji jest zbudowana. I to w niezłej jakości. A dlaczego? Ano dlatego, żeby Polaki, tak ja, bo też jestem Polak, płacił 50 zł za ileś tam kilometrów. A tutaj autostrada na jeden miesiąc kosztuje 10 euro. Ale jak ktoś nie chce korzystać z autostrady, jedzie sobie taką drogą jak ja. Bo ja jadę na przykład 2 razy w miesiącu, więc nie opłaca mi się kupować winety. Bo tak to bym kupił. Ładna droga? Ładna. Niedawno asfalt nowy położyli. A przy okazji się zobaczy ładne widoczki. Może kamera to nie odzwierciedla, tak jak się widzi naocznie, ale widoki są eleganckie. No i 10 euro jest w kieszeni. Na piwko. Wiemy, że w Polsce są najdroższe autostrady, a zwłaszcza autostrada Kulczyka. Tu raczej Słowacy wykupują winetę, no bo kogo nie stać jest 10 euro zapłacić i jeździ autostradą przez miesiąc. A kupują przecież oni winetę roczne, nie miesięczne. Bo tu mieszka na stałe. A no co zrobić? Co kraj, to obyczaj. Ja jak jadę 2 razy służbowo na Słowację albo 2 razy na wczasy, to mi się to nie opłaca. Może jak wybudują autostradę jedynkę u nas, która będzie lecieć od Piotrkowa Trybunalskiego przez Pyrzowice na Ostrawę, to może wykupi się autostradę na Słowację, dlatego że zauważyłem, że od Różęborka buduje się mosty i nową drogę w kierunku Żyliny. Tak więc
podejrzewam, że z Łodzi autostradą przez Czechy i na Słowację będzie się jechać na jednym biegu. To jest właśnie słynna osiemnastka. Osiemnastka, alternatywa, alternatywna droga do D1. Ktoś tam chciał kiedyś zobaczyć tą drogę, a więc widzi. Droga równa jak stół.